już za sobą 75 lat i czuje się świetnie, chociaż nie oszczędzało go życie. Pamięta, jak rodziła się Polska, jak wstrząsnął nią przewrót i kryzys, jak debiutował literacko i jak potem... Wybuchła wojna, w której brałem udział we wrześniu 1939 roku. Potem okupacja, w której cały czas byłem zatrudniony jako redaktor Pisma Podziemnego. A wreszcie powstanie warszawskie, w którym brałem udział. Nie wyobrażałem sobie, aby w walce, która się toczyła, abym nie brał udziału. I kiedy znalazłem się w obozie i kiedy przyszła wiadomość, że już za parę dni będziemy wolni i ludzie zaczęli się pakować i rozmyślać, gdzie teraz się udadzą, moją odpowiedzią było: wracam do Polski. Kiedy wróciłem do kraju, podjąłem twórczość. Nie rezygnowałem ze swego światopoglądu. Szukałem dla niego miejsca w nowej rzeczywistości. Nie zawsze to było łatwe, nie zawsze to było zrozumiałe, a jednak powstawały książki. Tych książek powstało bardzo dużo. Prawie 70 książek wyszło w tym okresie. Zawsze to głosiłem, że jedność, siła kraju opiera się na jedności, zwartości, życzliwości względem siebie, braterstwie jego obywateli przy pozostaniu przy swoich ideałach, które przecież mogą być różne, ale które muszą mieć tylko jedną wspólną rzecz. Dobro z ojczyzny. Sam nigdy nie sprzeniewierzył się swoim ideałom. Był i jest pisarzem katolickim, patriotą o gorącym sercu, wrażliwym na wszystko, co polskie. Właśnie ta wrażliwość każe mu żyć społecznie. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów na chopinowski konkurs, którzy specjalnie dla kroniki grali preludia Wielkiego Fryderyka. Oto Wojciech Szewczyk, 26 lat, absolwent Warszawskiej Akademii Muzycznej. Kornelia Ogórkówna, 23 lata, studentka 5 roku Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Edward Wolanin, 24 lata, student 5 roku Akademii Muzycznej w Warszawie. Ta willa wygląda na silnie prominencką lub nieuczciwie rzemieślniczą. Ten domek na pomidorowy lub goździkowy. A tak naprawdę to wszystkie należą do czynnych lub emerytowanych górników kopalń Gliwice i Sośnica. Domki tworzą osiedle Wilcze Gardło. Jest ich kilkaset, a każdy jak z obrazka. W ogródkach tętni życie. Tu coś się kłębi. Tam coś pływa. Ładnie, bo na swoim. Wcale nie. Na państwowym jest nie gorzej. Mieszkańcy sami zbudowali ogród jordanowski z basenem, pomogli wznieść dwie szkoły, przedszkole i stadion. Osiedlowy samorząd nie jest tu dekoracją, po prostu rządzi. I to jak? Komisja sędziowska już gotowa, ponumerowani zawodnicy wstrzymują oddech,
wreszcie ring i zaczyna się nowa sportowa konkurencja. Kulturystyka parzysto-kopytnych. Zaczynają byki. Cóż za postawa, jaki tors i mięśnie, a ta waga i męskość. Porządliwe spojrzenia dostrzegli sędziowie. Musi być piątka. Panienki też wypadły na medal. Widzowie docenili grację i osobisty czar konkurentek. Na warszawskiej wystawie zwierząt hodowlanych były też mięsiste świnki, wełniste owce, ale nam, jakżeby inaczej, najbardziej podobały się konie. Rasa polska, śląska, wielkopolska, duże, małe, kasztanki, gniady, no i kudy traktorom do tych wspaniałych czworonogów. I na koniec polska specjalność, Araby. Oceny sięgały zenitu, publiczność cmokała z zachwytu. Ech, te nasze łańskie sentymenty. A tymczasem koński wróg numer jeden właśnie dożył 100 lat. W wielkim holenderskim muzeum samochodowym Autotron oglądamy sędziwe pojazdy, które przed wiekiem strasznie prychając i grzechocząc mknęły z zawrotną szybkością kilkunastu kilometrów na godzinę, siejąc popłoch i przerażenie. Aż miło popatrzeć na te błyszczące cacka. Mamy co prawda żal do Holendrów, że nie eksponują w muzeum naszych syrenek, ale podobno jest już gotowe miejsce dla malucha. Na razie nieco starszymi modelami ruszamy w stuletnią drogę. To już najnowsza historia, seryjna i bez dawnego wdzięku, żeby tak chociaż ręczna trąbka. Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski chyba trochę pozazdrościli sukcesów kolegom ze studia Lato i przygotowali imprezę, jakiej stadion dziesięciolecia jeszcze nie widział, no i nie słyszał. Ponoć zespoły muzyczne ogłuszyły zwierzaki z pobliskiego zoo. Atrakcji było co niemiara. Z niektórych co prawda uszło powietrze, ale publiczność nie zawiodła się. Ani na wielbłądach i autorach jarmarku, ani na akrobatach z Mongolii i Chin. Wyścigom gokartów przyglądano się spokojnie, ale skoki przez 40 beczek, w których nie było piwa, to już coś. Dwóch dżentelmenów pobiło rekord świata w siedzeniu na huśtawce. Równowagę pomagała zachować gazeta. Wszystkich konkurencji nie byliśmy w stanie zarejestrować. Cudów zręczności dokazywali motocykliści. Każda przeszkoda była do pokonania. Szaleństwo hard rocka, lasery, pirotechnika, nie było tylko telewizyjnego gadulstwa. Może by tak stadion dziesięciolecia przenieść na Woronicza?